Tym razem miejscowość Czarnożyły. Nieprzyjemna pogoda w dniu dzisiejszym, ale tu to będzie historia dopiero z włożeniem tego kotła. Zapraszam. Przyjedzie nam biokompakt 15 kW. Jedyna sensowna możliwość to jest tu. Czyli będziemy musieli tylko ciut salutki rozebrać do korpusu. Mamy kocioł z tylnym czopuchem, więc ze skrętem będziemy go wkładać na dół. A teraz musimy się rozpakować i bierzemy się do pracy. Tak. Dosyć nisko. Mamy jeszcze rury, które są tu wszędobylskie. Kocioł wyląduje tu. Przez ścianę przejedziemy sobie rurami, jak również kominem. Kominem będziemy się łączyć tutaj. O, tutaj. Jest już wszystko przygotowane. Przejście inwestor nawet ładne przygotował. Piękne. Za ścianą mamy, tam już nie będę leciał, za ścianą jest zasobnik ciepłej wody z solarami. Tam się będziemy musieli podpiąć pod zasilanie i pod powrót do wężownicy. Wyjechać wszystkim przez ścianę. Tu sobie zrobimy miejsce na to. Właśnie trwa rozpakowywanie. A z kotłem będziemy wjeżdżać tym okienkiem. Tu przez te drzwi. I tu go będziemy ustawiać. Kocioł nie będzie się otwierał, znaczy zasobnik na pelet nie będzie się otwierał w 100%. To już wiedzieliśmy, ła, głowy będą porozbijane, to już wiedzieliśmy podczas uzgodnień z inwestorem, ale to nic, mamy sprzęgło, mamy grupy pompowe, więc zaczynamy powoli zabawę. Tomasz znosi graty i za chwilę zaczynamy akcję. No Wojtek nie mógłby przynieść się do tych zakupów do góry. No i dobra, będzie sprzęgło z rozdzielaczem i z grupami. Właśnie tam Tomasz wymyślił. Ja nic nie grupa wymyśliłem. Popa, pompa zrywu. Nie wymyśliłeś nic? Ty nic dla mnie nie teraz. A kto to wymyślił? Ty oczywiście. Ach, tak. Co by nie było? Ja się nie znam. Ja tu tylko filmy nagrywam, jak to kiedyś pan Karol powiedział. YouTube. Tak, ten tylko filmy nagrywa. Dobrze jest. W każdym bądź razie mamy... ci, co mnie znają, to wiedzą o tym doskonale. Ci, co oglądają ten film pierwszy raz, to się za jakiś czas zorientują, że w naszym wykonaniu kocioł 15-kilowatowy to już musi być kawał domu Stanisławca. Nie, maleństwo. Maleństwo, nie? Ej, no, ale to będzie wyglądało fajnie. Oho. Będzie dobrze. My sobie tak powolutku pracujemy. Stanisław składa serducho. A tu mamy Tomasza. Tomasz siedzi w dziurze. Jakiej dziurze? Tu na przestrzeni lat to każdy, kto przyszedł, dokładał. Powstała pajęczyna. Teraz ja dołożę. Teraz Tomasz dołoży. Jakoś nikt nie ma ochoty tego prostować. Najważniejsze, że to działa. Deszcz przestał padać. Kociołek przyjechał. I ten czopuch tylny. Będzie ciekawie. Oj, będzie ciekawie. Mamy od razu UPS-a. Mamy od razu akumulator. Więc jest szansa na to, że podczas braku prądu kilka godzin nam to wszystko zadziała. A teraz bierzemy się za włożenie go do dziupli. Ostatnim razem pokazałem, jak rozbieramy kotłospawa. Tego Tomek nie musimy wykręcać. A teraz pokażemy, jak rozbieramy sasa do samego korpusu. Można sobie zacząć od czujnika ognia. Prosty sposób. Dziesiąteczka, bach, czujnika ognia nie ma. Odkręcamy zawór bezpieczeństwa. Zdejmujemy te czarne kapsle. Zdejmujemy sobie te czarne kapsle. O, wszędzie. Tutaj już zaczęliśmy go ściągać. O, schodzą ładnie. Następnie od spodu, tu w tym miejscu, mamy taką blaszkę z kluczykiem na imbus. Chyba szóstka. Taką samą mamy z tej strony. Taką samą mamy z kolejnej. Do tego drzwiczki w łatwy i prosty sposób demontujemy. Od środka są zawiasy. Bam, bam. Odpinamy sobie drzwiczki. Każde
z drzwiczek z przodu również mają swoje, a może pokażę, dziękuję. Drzwiczki z przodu też w łatwy i prosty sposób można wydobyć. Wybijamy też oto mocowania. Te drzwiczki również w łatwy i prosty sposób można zdemontować. O, na przykład tak. Więc całe drzwiczki sobie również rozbieramy. Mamy następnie zaślepki czarne, których się musimy pozbyć. Góra kotła jest zdemontowalna w bardzo prosty sposób, ona jest na kliki, więc jak już sobie rozbierzemy, to wystarczy go tu podbić. O, kocioł nam wyskoczy z zaczepów, nie kocioł, tylko górna blacha wyskoczy nam z zaczepów. Wówczas demontujemy te boczne, demontujemy tą tylną, demontujemy te maskownice. Z przodu też takowe są, jedna i tu jest druga u góry, więc to jest dość proste. Za chwilę pokażemy może, jak on cały wygląda rozebrany. Odwrotnie, Tomaszu, a nie, dobrze. Więc mamy kocioł rozebrany, nie szarp się chwilę, poczekaj, położymy go sobie na boku, no i pewnie całego filmu nie dam rady zrobić, bo niestety trzeba to wziąć w łapy i go tu wsadzić. Więc kocioł mamy rozebrany, zaczynamy akcję. Pewnie w połowie się zatrzymamy, bo będziemy deski dokładać, więc wtedy będzie można coś dograć. Co, dojechaliśmy do tego miejsca. Teraz idę do Staszka i odbierzemy sobie ten kocioł. O, ale będzie ciekawie. Tomaszu, my musimy z nim jeszcze pojechać tam. Ale tak, musisz go... W dół najpierw. Przeciągnij go już, bo możemy się nie odwrócić zaraz. Dobra. 400 ma jak drut, Szaszek, nie szarp się, poczekaj na Łukasza. Mamy go w środku, w każdym razie. Nie było tak źle, jakby się mogło na pierwszy rzut wydawać. 7 minut dosłownie, 7 minut. Jedziemy dalej, nie? Komin mamy z drugiej strony. W związku z tym Tomasz teraz dokona rzutu. Złapie sobie środek komina, tutaj. Przerzuci go tam na ościeżnicę. Z tamtej strony złapie i dopiero tam za ścianą mamy komin. Chcemy po prostu dziury robić tutaj jakiejś ogromnie wielkiej, przynajmniej półmetrowej. I za chwilę będziemy widzieć, co się faktycznie dzieje. Tu mamy środek, mniej więcej. Tam od ściany też trzeba będzie się odsunąć, tyle ile tam trzeba będzie, nie? Teraz sobie Tomasz przeniesie ten rzut tu. Dokładnie. Jaka zabawa nieraz, no. Teraz się trzeba trochę więcej pobawić, żeby i pomyśleć, żeby później było lżej, żeby nie trzeba było w tym jakże wiekowym budynku wywalać ściany, Bóg wie ile. A ta ściana, jakby nie było, to ona w tym miejscu ma tutaj dobre 35-40 cm. I teraz, o, teraz Tomasz się rzuci tu i będziemy mieli, o, tam gdzie, oj, różnica jest dość spora, więc będzie. Więc będzie szło to. To masz niżej. Tutaj masz. Więc już widać po kominie, że jest różnica dość spora. Tam jest komin. Więc będziemy musieli sobie to z ładnym spadkiem zrobić. Bardzo fajnie, że jest taka różnica. Nie, Tomaszu? Tak jest. Ale bardzo to nam fajnie. Wiesz co, kupiłem takie fajne duże kolano. Udało mi się tutaj na Śląsku zdobyć takie kolano składające się z czterech elementów. W związku z tym wykonamy z niego takiego S-a i ten S nam pozwoli zniwelować pewnie tą różnicę, a jednocześnie użytkownikowi zostawimy po drodze, bo jakby nie było, to będzie dobre 3 metry. Jakby nie było, to zawsze zostawimy dodatkową wyczystkę po to, żeby sobie można było wyczyścić te połączenie kominowe. Albo pan kominiarz, jak przyjdzie, żeby miał lżej. Tomasz sobie wziął za punkt honoru użycie tego smoka. No, jak widać po koronie, to korona nie jest malutka. 180. To najlepsze jest, że to się najmniejszy złapał za to. Ale najsilniejszy. Ale najsilniejszy, mówię. Tomasz, pomóc ci. Dam se radę.
No jak coś, to ci pomogę. Mów, że nie trzeba. Sprawdź testerem, czy ruszy. Trzymaj ją tylko. No, tester. Nie da być. Ma kuku. Jednie ma prądu serce. No i wjechał cały. Kable już mamy praktycznie rzucone. Tomek składa kocioł. Wjeżdża kawa. To trzeba nagrać, zobaczcie. Tak, jak będziemy rozpalać, wjeżdża kawa. To dzisiaj fajra. To dzisiaj fajra, tak już kawa wjechała, to fajra. Pół godziny rozpalamy, nie? Zdraj to ty. Idź to naczynie mi tam zaklej. Co zdraj co? Zaraz, grzejnik był zatwarty jeszcze. Jeszcze grzejnik jest tam nie złożony. No. Gdzie mam głowicy, kurwa, muszę. No wiem, to trzeba inwestora, bo go nic nie jedzie po to. Zdrajco. Czasem jest tak, że jak przyjedziemy gdzieś na miejsce, wypadają jakieś prace dziwne dodatkowe, typu grzejnik, typu coś tam. Jest firma instalacyjna i wszyscy chcą to wykorzystać. I Stanisław wtedy jest w żywiole. No. Wtedy, jest taki żywiole. Wtedy Stanisław wchodzi do akcji. O. Chodź, dosłownie. Chodzi i jest i herbatka dla mnie. Dziękuję. I startujemy, panie Tomaszu, co? Kocioł stoi. Wjechał praktycznie spasowany idealnie, więc jest okej. W tym miejscu mamy dość ciekawą sytuację. Na kotle jest 43 stopnie obecnie. Woda ma 50 stopni w zasobniku ciepłej wody, 60 jest zadana. Mimo, że pompa CO i dodatkowa 1 już pracuje, dlaczego nie uruchomiła się pompa ciepłej wody użytkowej? No właśnie dlatego, że solary dogrzały zbiornik ciepłej wody, a na kotle jest niższa temperatura niż panuje w tej chwili w zasobniku, więc żeby nie wychładzał kocioł tejże wody w zasobniku, pompa ciepłej wody użytkowej nie wystartowała. Jak się włączy, to wam pokażę, że faktycznie to będzie funkcjonowało. Mimo iż histereza ciepłej wody użytkowej specjalnie została obniżona przeze mnie do 2 stopni. Normalnie tak nie będzie ustawione, teraz chciałem ją tak ustawić, a start pomp od 30 stopni, czyli ona powinna pracować. Nie pracuje dlatego, że w kotle jest niższa temperatura niż w zasobniku. Jak w kotle temperatura będzie równa bądź wyższa, wtedy się uruchomi pompa od ciepłej wody użytkowej. Pokażemy to. W standardzie w kotłach pelletowych firmy SAS otrzymujecie poza BioSparkiem, jeżeli to jest BioCompact, BioSolid bądź BioEffect, jest wbudowany w nim moduł internetowy. Ja zawsze każdego jednego użytkownika zachęcam do tego, aby doprowadzić internet po kablu albo przez jakieś inne urządzenie, które dostarczy nam ten internet po kablu. W bardzo prosty sposób z pozycji kotła można uruchomić moduł. Wgrywamy sobie aplikację na telefon, bądź tak jak w tym przypadku użytkownikowi po prostu zrobiłem to przez laptopa. Mamy pełen dostęp, więc nawet dziś wieczorem, jak już będziemy po pracy, a kocioł się obudzi na przykład do grzania tylko wody, będę w stanie zweryfikować, jak faktycznie pracuje. Przez kilka dni zawsze sobie podglądam taki uruchomiony zestaw, czy to jest kocioł pelletowy, czy to jest pompa ciepła, lubię mieć podgląd, a później użytkownik sam z siebie się bawi, a my tutaj sobie palimy. No i powiedzmy, że się go udało opanować. Mamy problem z ciągiem kominowym tutaj w tym wypadku. Komin jest, mimo to, że myśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, podeszliśmy pod komin sam 180 rurą, tak jak producent tego sobie życzy, to niestety mamy komin, który ma 12 na 12.
No i te iskierki, które widać od czasu do czasu, tu wylatują na zewnątrz. O, świadczy to o tym, że mamy zbyt mały ciąg kominowy. No i tyle. Ale kociołek już się ładnie dopala, fajnie wypala wszystko. Więc można powiedzieć, że mamy kocioł już ustawiony. Czasem zadajecie pytanie, jak kocioł pelletowy firmy SAS długo się rozpala. Ja już pamiętam kiedyś kilkakrotnie o tym mówiłem. Teraz my mamy tu kocioł rozgrzany, w związku z tym to pewnie też wpłynie na to tempo, ale przez 45 sekund przed chwilą kocioł podał pelet. W tej chwili uruchomił sobie rozpalarkę, czyli grzałkę. I będziemy patrzeć. Zaczyna nam przyrastać temperatura na kominie, więc grzałka już smaży. Opóźnienie. Mamy na 99% ogień już w tej chwili. W tym przypadku zajęło to naprawdę około minuty. Aczkolwiek samo opóźnienie też skróciłem sobie. Zaraz o tym powiem dlaczego. Samo rozpalanie zajęło około minuty. 2 do 4 minut to jest taki normalny system rozpalania. Czy kocioł, jeżeli ma pelet, no po prostu się rozpala, jakoby nie ma z tym większej dyskusji. Grzałka wyłączona. Czujnik ognia za chwilę zaskoczy i zobaczy ogień. Prawdopodobnie tego peletu podsypało się ciutę za dużo, więc za chwilę sobie to zmieni. Widzimy, kocioł jest w opóźnieniu. To opóźnienie ustawiłem bodajże na 60 sekund. Czasem jest tak, że to opóźnienie jest zbyt długie i dochodzi do sytuacji, w której kocioł przy rozpalaniu potrafi, ja wiem, wyrzucać tam pelet na dół. Czasem się tak dzieje. Zwróćcie uwagę, jak on teraz inaczej pracuje. Dawka ewidentnie jest zbyt duża, więc tą dawkę za chwilę będę korygował również. Miałem kocioł już jasny w środku. Mam teraz znowu czarnego diabła. Czyli przy rozpalaniu ewidentnie o, wszystko zaczyna się zmniejszać. On za chwilę wejdzie w normalny tryb pracy. Już jest w pracy, więc przeskoczył nam na pracę. Ale mimo wszystko nie podoba mi się to, co tutaj się wyrabia, więc dawkę, a mogę stąd, a mogę również stąd, tu chyba będzie prościej. Dawkę sobie zmienimy, tego podsypu na samym początku, jest to menu serwis, mamy ustawienia kotła, oj przepraszam, menu serwis, ustawienia kotła, parametry rozpalania, czas podsypu, bam. Jest 45 sekund, zrobimy 35 i dokonamy przynajmniej jeszcze jednej próby. Jak wygląda sprawa z tym opóźnieniem, o którym powiedziałem. Czas opóźnienia wprowadziłem na 60 sekund. On był tu dużo dłuższy, aczkolwiek w tym czasie, co był w opóźnieniu, kocioł nie wiadomo dlaczego uruchamiał ruszt. I mi tym rusztem wyrzucił pelet do popielnika, co mi się strasznie nie spodobało. Ale teraz już będzie dobrze. Po chwili, po czasie ktoś będzie mógł sobie popatrzeć tam jeszcze raz. No i zaczyna on bieleć, tak? Aczkolwiek ja nie lubię, jak to tak się dzieje. Chociaż to się tak w większości przypadków dzieje, że ta dawka paliwa na początku musi być odpowiednia. Mimo to, że ja ją zmniejszyłem, to myślę, że on i tak troszeczkę zakopci przy rozpalaniu. No i ten ciąg kominowy, straszna rzecz, słaby, słaby. Co nam się zaczyna dziać w tej chwili? O, 44 stopnie mamy na powrocie, na zaworze. 64 na powrocie, tak pokazuje nam aplikacja. Ok? Tu mamy faktycznie 44 na zaworze, 64 na powrocie. Praktycznie 69 mamy na wyjściu z kotła. Aplikacja pokazuje 69,7. O, pięknie się udało pokazać. Kocioł wchodzi w podtrzymanie. Wentylator na 0. I w tej chwili mamy tak. Zaraz ustawienia pokażemy. Jest w pracy bez pitu. Więc nastawy pracy, praca. I mamy tak. Czas podawania. 3 sekundy. Pelet nie jest fajny. 9 sekund mamy przerwę. I nadmuch 39%. Niestety musiałem. Inaczej to chodzić nie chciało.
Podtrzymanie. W tej chwili podtrzymanie. W tej chwili praca w podtrzymaniu 6 sekund. Przerwa 6 minut. Wentylator, praca 5 sekund. Przerwa 6 minut. Moim zadaniem w tej chwili jest doprowadzenie do sytuacji, w której kocioł albo będzie utrzymywał temperaturę 70 stopni, albo ta temperatura będzie się, może na początku się troszeczkę przebić, ale raczej tendencję, żeby miała malejącą niż wzrastającą. Dlaczego nie wzrastającą? Wtedy nie będziemy panować nad kotłem i zamiast 70 stopni za chwilę będziemy mieli 80 albo 90, a pompy nam pracują. Bo przynajmniej pompa CO, ten zasobnik się już nagrzał. O, zasobnik mamy, gdzie on jest? Zasobnik mamy nagrzany, tak? Więc widać, że jest nagrzany. A na kotle nam temperatura już podskoczyła o 1 stopień, więc teraz pompa CO podaje nagrzejniki. Nagrzejniki tylko 45 stopni, bo by tych ludzi nie ugotować. Wentylator 0. No i obserwować trzeba będzie. Ła. Jak widać, tam się żarzy. No i musimy teraz doprowadzić do sytuacji takiej, w której nie będzie nam ta temperatura wzrastać jakoś za mocno. No i niestety, aby ustawić tak zwane podtrzymanie, nadzór, jakbyśmy to nie nazywali, tutaj akurat jest to podtrzymanie, trzeba przy tym kotle troszeczkę postać. W takim przypadku na aplikacji mamy mierzoną temperaturę łącznie z 10 częściami stopni Celsjusza. Mamy 71,2. Tutaj tego nie widzimy, więc aplikacja, mimo to, że ona się aktualizuje dość wolno, no co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund potrafi się aktualizować, będziemy mieli możliwość dostrojenia tego kotła. I teraz, którymi parametrami wykonam to, jeżeli on nie pracuje, idzie nadzór. Wejdę w nastawy pracy, jeszcze raz w podtrzymanie, przepraszam. Praca w podtrzymaniu, przerwa w podtrzymaniu, wentylator w podtrzymaniu, to jest to, czym będę musiał się zająć, jeżeli temperatura będzie mi rosła. Jeżeli dokonam korekty, dam o tym znaka, jeżeli te ustawienia, które są w tej chwili, wystarczą, to po prostu je zostawię. Minęło 6 minut przerwy. Kocioł podał pelet, no i sobie tak utrzymuje tą temperaturę jak na razie, więc przynajmniej jeszcze z 10 minut, może tylko 6, zobaczymy, co się dzieje. O, praca, przeszedł w pracę, temperatura nam spadła, więc nie przebił nam temperatury 70 stopni w górę, upilnował ją, nawet mu spadła. I teraz w takim wypadku macie możliwość, albo odpowiada wam to i wiecie, że macie bezpieczny zestaw, albo bawicie się w dalsze ustawienia, czyli może wolniej będzie mi spadał, może skrócę przerwę podawania, może wydłużę czas podawania w podtrzymaniu. Wasza decyzja, dla mnie to jest wybitnie bezpieczny układ w tej chwili. Jeżeli użytkownik będzie chciał sobie to pozmieniać, niech sobie zmienia. Dla mnie osobiście to pasuje jak najbardziej. Więc ja tak zostawię. No więc instalacja zakończona, kocioł wygrzany, wygaszony. Wszystko funkcjonuje. Jak on wygląda w środku po tej chwili palenia. Teraz będzie go widać po zapaleniu lampy. Jeszcze gdzieś się tu smoli troszeczkę, ale to jest pierwsze wygrzewanie, więc ma prawo. Za dzień, za dwa będzie dochodził do siebie, będzie wszystko normalniało.